Jarosław Kaczyński wściekły na swoich współpracowników? Okazuje się, że media dotarły do informacji, z których wynika, że nie dojdzie do organizacji marszu w celu upamiętnienia krytycznej decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego. Wszystkiemu mają być winni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński nie będzie zadowolony. Ta decyzja z pewnością wpłynie na wizerunek jego partii. Rząd może zacząć się obawiać medialnej burzy, bo po raz pierwszy od 2011 roku nie odbędzie się marsz w celu upamiętnienia wprowadzenia stanu wojennego. Jest oficjalny komentarz. Co się stało z marszem 13 grudnia? Jarosław Kaczyński zawiedziony postawą swoich współpracowników podobno nie mogą się zmobilizować, rezygnują z udziału i biernie przyglądają się wspólnym wystąpieniom. Okazuje się, że politycy PiS nie chcieli brać udziału w marszu 13 grudnia. Od 2011 roku marsz miał na celu upamiętnić tragiczną w skutkach decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. W tym roku obchodów nie będzie. Informację oficjalnie potwierdziła Beata Mazurek. Szli ulicami ze swoimi zwolennikami i z tymi, którzy zdają sobie sprawę z tragicznej decyzji Wojciecha Jaruzelskiego. Poprzednimi spotkaniami chwalili się politycy PiS na swoich kontach w mediach społecznościowych. Wśród nich był także Andrzej Duda. W 2017 roku, gdy ruszano z Placu Trzech Krzyży w Warszawie, nie można było zauważyć na miejscu tłumów. Okazuje się, że ewentualna porażka w tym roku nie byłaby do przejścia dla wizerunku partii. Zdecydowano więc, że w tym roku nie będzie organizacji tego spotkania. W internecie pojawiły się komentarze, wskazujące na to, że to właśnie konflikty w partii i brak mobilizacji wśród polityków mają bezsprzeczny wpływ na decyzję o zawieszeniu spotkania. Jedni będą śpiewali o Janku Wiśniewskim, co padł, a inni o Jarku Kaczyńskim, co spał dnia 13 grudnia roku pamiętnego. Głupio tak maszerować w strojach oddających istotę tej rocznicy dla wodza Kaczyńskiego, bo i niby co na siebie założyć? Piżamę, pojawia się na jednym z forów. Nie pójdą? Przecież w pierwszym szeregu powinien iść komunistyczny prokurator pod rękę z pierwszym bojownikiem o wolność, co ją wywalczył na Trzepaku, czytamy dalej. Okazuje się, że wizerunkowo mocna partia rzeczywiście musi się zmierzyć z wewnętrznymi problemami. Organizacja spotkań masowych musi poczekać.